dwa tematy. Jest Wrocław Jack za tydzień, tylko jeszcze czekamy na opis prezentacji, żeby wrócić na meetup. Czyli dla osób, które się pytały, spotkanie jest. To jest jedno pytanie. Dwa, wciąż szukam pomysłu, jak rozlosować licencję do idei dla zainteresowanych osób, jeśli ktoś ma. Przecież pisałem. Jak? No to. Jedno dla prelegenta, a jedną wylosować z obecnie. Ale prelegenci i tak mają za darmo w zasadzie. To ostatnio przetestowałem. Trzeba tylko napisać kłamliwy list, że jest się fajnym prelegentem i się dostaje. Dobra, ponieważ podobno jest według meetupu nas 110 osób, co tak... Już nie wiem, nie potrafię. Możemy losować z meetupowej listy, to do razu będziemy wiedzieć, kto, kto nas oszukuje. Nie wiem, jak ktoś ma lepszy pomysł. No dwie licencje miesiąc do rozlosowania. Za tydzień mam ostatnie spotkanie w listopadzie, więc fajnie było z tego skorzystać. Są wśród nas eklipsowcy, którzy nie będą tym zainteresowani, tylko nie mam pomysłu, jak to sensownie zrobić. Jak nie będzie innych mądrzejszy, to po prostu będę wyczytywał listę z meetupa i... Tak zrobię. Dobra, nie ma nic więcej dodawania. Brawo do Pegeta. Ale a kiedy rejestracja na ChamberCon Farusza? To jest dobre pytanie. Na pewno przed grudniem. Już niedługo. Dobrze. Cześć, mam na imię Michał. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby tutaj przyjść. Chciałem wam opowiedzieć o takim temacie, o którym opowiadam pod nazwą Conversation Patterns. I w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, zwłaszcza z biznesem. Zdarza wam się rozmawiać z ludźmi z waszej pracy? Jakie macie doświadczenia w tym względzie? Dwa różnie. Gardzimy. Ze wzajemnością? Oczywiście ma fajny plan. Okej. Tak, dwa słowa o mnie, ponieważ im mniej prelegent mówi o sobie, podobno tym lepiej, więc dwa słowa. Pracuję w firmie doradczej BNS IT. Zajmuję się dwoma działkami. Jedna to jest praca z legacy code i refactoring kodu. I od jakiegoś czasu z sukcesem udaje nam się właśnie w takich kontraktach pracować na refaktoryzację legacy code'u, zmianę technologii dla firm komunikacyjnych, dla bankowości, dla e-bankowości. Dla komisji wyborczej nie, ale jest high potential. Druga taka działka to jest współpraca z biznesem, generalnie usprawnienie pracy zespołu. Dwa lata temu udało mi się wydać taką książkę, jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. I właściwie ten temat jest gdzieś tam, się w niej przewija. W tym roku też byłem z tym tematem w Stanach, na Agile Alliance, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to się odnosi do tego, co się w Agile dzieje w wielkim świecie. Również można poczytać moje artykuły na InfoQ, a w Polsce w programiście. I pan Bogatynia, czy nie? Znacie ten sketch? Właśnie wszyscy chyba widzieli mniej więcej, co się dzieje tutaj, w jaki sposób, generalnie tak, kto nie widział może tak tego sketchu. Dawaj, puszczaj. Kto tam nie pracował? Tu nie ma dostępu do internetu, więc wam nie puszczę. Generalnie idea jest taka, że tutaj jest biznes przychodzi do programisty, to jest ekspert, to jest menadżer projektu, to jest oczywiście prezes. I biznes mówi tak, że chcemy, żebyś nam narysował 7 czerwonych linii, jedne niebieskim tuszem, drugie zielonym tuszem, trzecie przezroczystym tuszem i wszystkie mają być prostopadłe. Tak? Do siebie. No i generalnie cała rozmowa toczy się wokół tego, czy jest to możliwe, czy jest to niemożliwe, że być może problemem jest to, że używamy złego koloru jakby flamastra, być może problemem jest geometria i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ludzie się nie mogą dogadać. Chciałem was zapytać, ci, którzy oglądali ten sketch, jaka jest przyczyna tego, że oni nie mogą się tutaj porozumieć? Jeden. Okej. To jest tylko jeden rozgarnięty koło. Jeden rozgarnięty koło. Który? No ten Azjata. Okej.
Ten Azjata robi na pewno jakieś błędy w komunikacji. Ten Azjata będzie winny. Bo powiem szczerze, że nawet, że po obejrzeniu nawet teraz, chciałem na fejsa wrzucić, żeby mi ktoś powiedział, co on źle robi. On ma winę w terapii. Słuchajcie, jest taka zasada, że jak jest błąd jakiś, masz w aplikacji, to szukaj go najpierw w swoim kodzie. Ponieważ nawykowo szukamy, znaczy na pewno, framework zawinił, na pewno ktoś skopał, na pewno jest błąd w bibliotece, a okazuje się, że literówka, albo pracujesz na niewłaściwym projekcie, albo coś jeszcze bardziej banalnego. Dobrze jest założyć, że błąd jest po naszym kodzie. Podobnie tutaj powiedzieliście, że ludzie są głupi, tylko jeden jest rozgarnięty, ten, który jest, z którym mamy, powiedzmy, mentalnie najbliżej. I być może jest to jedno z rozwiązań, ale myślenie w ten sposób nie prowadzi zazwyczaj do rozwiązania. I teraz przyjrzymy się bliżej najpierw tej mechanice działania rozmowy z biznesem i potem jak ona się aplikuje właśnie do tego sketchu. Jak wam się wydaje, jakie są stereotypy na temat IT w biznesie? Z jakim się spotkaliście? Jest drogi i nie działa. Jest drogi i nie działa. Szybko, tanio, dobrze, wybierz dwa. Co biznes mówi o IT? Że co? Dziwnicza. Że nie chce się zrobić. Że wszystko jest wolno. Za dużo zarabiają. Okay. Taki IT crowd mi się tak kojarzy, takie IT. Aha, ci tacy dziwni. Informatycy. Okay. A gdyby wy byście mieli dokończyć takie zdanie na temat biznesu i klientów. Klient i co tam jest dalej? Klient nie wie, czego chce. Natomiast IT o biznesie zazwyczaj, znaczy biznes IT zawsze jest tak, że programiści nie myślą biznesowo. Cokolwiek to miałoby nie oznaczać, że IT nie myśli biznesowo. I pierwsza taka rzecz to jest, że takie stereotypy to są pewne uogólnienia o rzeczywistości. To nie jest prawda. Takie generalizacje, ponieważ za klient nie wie czego chce, za tym sformułowanie kryją się dwa takie kwantyfikatory ogólne. Wszyscy klienci nigdy nie wiedzą czego chcą. Ale to też nie znaczy, że to jest nieprawda. No nie znaczy, że to jest nieprawda. To zazwyczaj powstało tak, spotkałeś jednego klienta, który raz zmienił zdanie, bardzo ci to podniosło ciśnienie, spotkałeś drugiego klienta, który zmienił dwa razy zdanie, bardzo podniosło się ciśnienie, ponieważ zaczęły działać emocje, powstało uogólnienie, że klienci nie wiedzą czego chcą. Nie, to wiesz, najczęściej to jest tak, że spotkam klienta, który nie wie, jakie ma zdanie. No na przykład. Ale to mój problem. Czy nie uważacie, że jest to trochę podobne? Ty nigdy mi nie mówisz, że mnie kochasz, albo ty zawsze tak się ze mną wykłócasz. Toczymy takie rozmowy czasem. Nie? Czy one do czegoś prowadzą, do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania? Po 9 miesiącach może być bardzo ciekawe rozwiązanie. Z klientem się tak nie da. Przynajmniej z wieloma. Ale nie, okej. Więc teraz takie dwa stereotypy często sterują współpracą między biznesem a IT. Że IT nie myśli biznesowo, klient nie wie czego chce. I one się tak młotkują nawzajem. Kiedyś często bierzemy udział w takich przedsięwzięciach, że jest konflikt pomiędzy na przykład departamentem kierowników projektu i tam działem wytwarzania oprogramowania. I w trakcie jednego z takich wywiadów pytam się, no o co wam chodzi z tymi programistami? Tak? No oni mówią, no, że nie chcą jeździć do klientów. No a jak chcą już jeździć, to nic nie mówią. No, a jak już coś mówią, to prychają. Jak prychają? No, klient się coś pyta, a on mówi tak. I my tego nie rozumiemy. Albo nie pisze uśmieszków do mailu. Po prostu nie chciał powiedzieć słownie, co było różnie odwracalne. Tak. Czyli jakby tego rodzaju jakby wyobrażenia o drugiej stronie, niezrozumienie świata nawzajem, no, rodzi wiele bardziej lub mniej zabawnych sytuacji. I teraz jakby to, co mam na myśli pod hasłem Conversation Patterns, to są takie trochę zalgorytmizowane sposoby właśnie prowadzenia rozmowy. Docierania do tego, co klient właściwie chce, tak, o co chodzi z tym, czy on wie, czego chce, czy nie wie, czego chce. Zadawania pytań, tak, wyciągania właściwej odpowiedzi, kierowania przebiegiem rozmowy, tak żebym... Ponieważ to ja to będę ostatecznie wykonywał, tak? To o czym rozmawiamy. W jaki sposób zarządzić tą rozmową, żebym dostał to, co chcę. I teraz kluczowym konceptem
od którego chciałem zacząć, to jest potrzeba. Często się mówi o potrzebach biznesowych, albo business value. Co to jest, waszym zdaniem? Kto był teraz na JDD w Krakowie? Z Wrocławia nie jeździ się do Krakowa. Nie lubi się. Oczywiście. Okej. Był taki Piotrek Pałka, nie wiem czy kojarzycie gościa. Miał taki fajny slajd właśnie na konferencji. Tam taki pies, taki radosny, tak biegnący. Popisane było: dobry deweloper, szukaj business value. Czym jest to business value? Waszym zdaniem? Jeszcze raz? Nieużywany ponad. Nieużywany ponad. A czym jest potrzeba biznesowa? Co to jest? Na przykład dział IT nie zużył całego budżetu przed końcem roku i musi pilnie odpalić jakiś projekt, żeby w przyszłym roku mieć taki sam duży budżet. Żeby proszę, było cynizm. Ale nie. Byłem w takim projekcie, do tej pory mnie boli. To jest bardzo, zapamiętajcie co kolega powiedział, to jest bardzo ważne. Są prostsze sposoby na wykorzystanie budżetu na koniec roku. Możecie zamówić u mnie szkolenie. Problem. Ja wam pomogę. Ale okej, zatrzymajmy się na chwilę przy tych, przy potrzebach. Są tu dwa takie przypadki, dwa takie tego co klient mówi, że chce. Chcę zobaczyć raport szkód, tak? A drugi klient chce zobaczyć raport szkód. Są to te same chcieństwa klienta, nie przez przypadek. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka potrzeba, czyli co człowiekiem steruje, że on chce tych konkretnych funkcjonalności? Znaczy on ma jakiś biznes i tak naprawdę dla niego wartość biznesowa to jest coś, co mu przynosi pieniądze. Tak. I on się tylko tym kieruje. Dokładnie. Zatem zobaczmy pierwszą część zdania. Jestem odpowiedzialny za zwiększenie ilości obsługiwanych szkód do 600, więc chcę zobaczyć raport szkód. Albo jeśli liczba 200 szkód jakby pozostanie na tym poziomie, jeśli będziemy zamykać 200 szkód dziennie, to zamkną nasz departament, więc chcę zobaczyć raport. Znaczy, dwie różne potrzeby, czy jakby potrzeby w biznesie, czy dwie różne powody, motywacje, ta sama funkcjonalność. Czym one się różnią od siebie? Tak? Dwóch klientów chce tego samego, ale mają trochę dwie różne potrzeby. Czym się różnią te potrzeby? Myślę, że chodzi o to, że klient widzi cel końcowy, programista widzi drogi, które do niego prowadzą. To jest to, żeby zgrać się z sobą pośrodek, jakby rozwiązać konkretny problem. Ja myślę, że klient często wyraża swoją potrzebę w sposób ogólny, bo tutaj te raporty różnią się szczegółami. No. I tak naprawdę prawdopodobnie szczegółami. Cele przede wszystkim tego raportu, czyli danymi, które na nim się znajdą. Tak, rzuca takie ogólne hasło, tak jakby istniał jeden raport, na przykład tutaj szkół, tak? A on nie istnieje jeden, tych raportów jest N, zależnie od potrzeb, co ten raport ma pokazać. Ja chciałem się do tego odnieść, bo to mi przypomina właśnie jakby ten, jakby potrzeba w biznesie, że my często jakby nie wychodzimy poza swoją strefę, przynajmniej taką sytuację. Też miałem kontakt z pewnym takim biznesem w postaci mojej żony, która mówi do mnie tak: słuchaj, jak wychodzę z sypialni, drzwi skrzypią i się dziecko budzi, napraw. Akurat byłem po szkoleniu, mówię, podejdę profesjonalnie do tematu, sformułuję testy akceptacyjne, przeprowadzę odbiór, będzie z bani. Rozkręciłem klamkę na Olivian i mówię do niej: słuchaj, ile razy musisz nacisnąć klamkę, żeby stwierdzić, że drzwi są naprawione? Mówię, w pełni profesjonalny test funkcjonalny. A że mówi, drzwi będą naprawione, jak dziecko nie będzie się budzić, gdy od niego wychodzę. Czyli ja ją próbowałem sprowadzić do testu technicznego, weź tutaj ponaciskaj, a jej to kompletnie nie interesuje. Tak, możesz naciskać 1000 razy, ma się nie budzić. To jest skutek w biznesie. Podobnie tutaj, tu jest to, co klient chce. Być może jakby ten raport wymaga doszczegółowienia, ale tu jest potrzeba. Jeden potrzebuje zwiększyć ilość obsługiwanych szkód, tak? Drugi obawia się, że jeżeli likwidowalność szkód zostanie na tym samym poziomie, to zamknie jego departament. To są dwie główne takie typy potrzeb, które występują, jak ludzie mówią o tym, czego chcą. Albo problem, którego chcą uniknąć, albo korzyść, którą chcą osiągnąć. Jeżeli z daną sytuacją nie ma żadnego problemu, tak,
którego trzeba uniknąć, ani żadnej korzyści do osiągnięcia, to nie ma wtedy żadnej motywacji do zmiany. Nie ma powodu, żeby płacić za waszą pracę. Nie, Marcin, ja bym cię zapytał, po co przyszedłeś na to spotkanie? Żeby się dowiedzieć, w jaki sposób rozmawiać się z tym naszym biznesem. Jakie zadawać pytania. Okej, okay. I co ci to da? Ja zrozumiem jego potrzeby. Okej, okay. Problem czy korzyść? Kreacja. Mógł powiedzieć, nudziło mi się w domu. I to też by było okej. Okay. I wtedy to był problem czy korzyść? Problem. Problem, albo nuda. Przyszedłem tutaj, a może coś powie, jak nie powie, to przynajmniej się napije. I teraz bardzo łatwo jest mówić o funkcjonalnościach, bo są takie namacalne, wizualne. Mogę narysować sobie ekran użytkownika, flow, mogę narysować diagram UML. Nawet jak robię tylko backend, to mogę narysować diagram komponentów, wyspecyfikować API i można o tym rozmawiać. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Niemniej jednak klient mówi to, co chce, tak, ale nie mówi, czego on właściwie, czym steruje, tak, co go motywuje. A tu leży business value, to jest związane z pieniędzmi, tak, a nie to, co ja chcę. Bo chcieć można wielu różnych rzeczy, tak, ale co jest naprawdę, co zmienia? Czy chodzi o to, żeby klamkę nacisnąć 500 razy, tak, i ona nie zaskrzywi? Czy chodzi tak naprawdę, żeby nie mieć problemu z przerywaniem filmu, tak, i z płaczącym dzieckiem? Czy chodzi o to, żeby mieć bardzo szczegółowy raport? Czy chodzi tak naprawdę o to, żeby nie zamknęli naszego departamentu, albo żeby zwiększyć liczbę obsługiwanych szkód i mieć większy przychód? Tak? To jest potrzeba biznesowa, czyli problem do uniknięcia. Jeżeli nie rozumiem, jaka jest potrzeba, czy co motywuje klienta, to nie mam żadnego wpływu na to, czy on wyjmie kasę, czy nie. Co więcej, jedyne co mogę zrobić, to na przykład sprzeczać się z nim co do konkretnego rozwiązania, albo próbować go przekonać, że jest to, że ja mam inny pomysł. Ale zadam wredne pytanie. Ale czy ja potrzebuję wiedzieć, jaka jest motywacja klienta? Klient wchodzi do sklepu i kupuje młotek. No. Czy on chce wbić gwóźdź w ścianę, złożyć meble z Ikei, czy no, nie wiem, umówił się z teściową? No. Mnie to nie obchodzi, ja mu sprzedaję młotek. Kolor, wielkość, no, jaka, nie jest to przykład. Jakieś wykonanie. Nie poczekaj. Masz sklep, który przychodzi sobie koleś i mówi, chciałbym zrobić, nie wiem, budę dla psa. I teraz ty musisz wykonceptować, czy on chce być młotek, czy wąż strażacki. No, zostawmy przy tym przykładzie. Najprostsza odpowiedź jest taka, mógłbyś sprzedać wiertarkę, gdybyś tylko potrafił dotrzeć, jaka jest potrzeba. Najgorsze. Tak, ale druga. I on mówi, chcę młotek do drewna. Chcę młotek do drewna. A ty masz tylko młotki bez tych widełek na końcu. Nie do drewna, nie stolarskie, tylko zwyczajne młotki. No to teraz kupi u ciebie, czy nie kupi? I możesz mu powiedzieć tak, proszę pana, to jest najlepszy młotek, może pan też... Jak pan się postara, może tak pan podwadzić, my tu nas trzymy, też pan będzie wyciągał gwoździe. Kupi czy nie kupi? To chciał pan młotek. Ale jeżeli powiesz, okej, okay, dlaczego to jest ważne, tak, żeby pan miał ten młotek do drewna? Wie pan co, bo tak naprawdę to ja bym chciał zbudować karmik. Aha, szpan, mam taki doradcę do karmików, tak naprawdę. O to panu chodzi. Czyli jak skupiam się tylko na funkcjonalnościach, często się wam zdarza, że przychodzi do was biznes i mówi, chcę dodać jakiś tam guzik, i a wy mówicie, o Jezu, 3 miesiące pracy, tak? No, musimy zarąbisty refaktor zrobić teraz, tak? On mówi, jak to możliwe, że jeden guzik 3 miesiące? Wy wiecie, jakie tam bebechy są pod spodem, on kompletnie nie ma pojęcia. Teraz, jeżeli dotrę do potrzeby, to być może jestem w stanie mu zaproponować inne rozwiązanie, inny młotek, który mi technicznie jest łatwiej wykonać, a również jego usatysfakcjonuje, tak? Czyli takie poszukiwanie wspólnego rozwiązania poprzez odwołanie się do potrzeby. Okej. Okay. I teraz, no, jak rozpoznać te potrzeby w trakcie rozmowy? Bo cały czas mówimy w takim kontekście, że mam kontakt z tym klientem i z nim mogę trochę pogadać, albo chociaż popisać. Tak? To jest jakby takie założenie. Założenie jest taka, że jest sesja user stories, tak? I zbieram sobie historyjki. Tak, zbieram sobie historyjki, rozmawiam z żywym człowiekiem, tak, albo czytam jego fragment dokumentacji i zadaję pytania.
i próbuję spisać sobie historyjkę. Jako użytkownik chcę jakieś funkcjonalności, tak, wypełnią formatkę, ponieważ... No i teraz ten klient może powiedzieć różne rzeczy, tak, różne rzeczy. Może powiedzieć, obawiam się, że marża będzie źle wyliczana, albo chcę danej funkcjonalności, ponieważ to GUI nie jest intuicyjne, albo chcę danej funkcjonalności, ponieważ nie chcę, żeby użytkownik miał wrażenie, że coś tam. Gdyby, zobaczcie, gdyby zwrócić uwagę na specyficzne frazy w to, co mówi klient, to on tam ewidentnie mówi, że czegoś nie chce. Że czegoś nie chce. Że on się jakby obawia czegoś, że coś nie powinno być, że czegoś nie chce. I teraz jak wezmę tą część zdania, której on nie chce, której jakby, od której chce się obronić, wstawię sobie tu te kropki. Chcę uniknąć, że... To zdanie ma sens, tak? Chcę uniknąć źle wyliczonej marży. Chcę uniknąć nieintuicyjnego GUI. Chcę uniknąć tego, że użytkownik będzie miał wrażenie, że... To są jakby sygnały, że klient mówi o problemie. Ale jakby często tego nie słuchamy, tylko spisujemy user story i potem dobra i wychodzi. Jako użytkownik chce się zalogować po to, żeby się zalogować. I potem ja próbuję klientowi zaproponować inną funkcjonalność, okazuje się, że nie działa, bo nie rozumiem, jaki problem czy jaką potrzebę w biznesie ma to zaspokoić. Albo jaką koszt. Aha, ale to dlatego, że są user stories, a w use case'ach był goal biznesowy, tak. I nie było problemu. Tylko, że ten goal to trzeba też namierzyć w trakcie takiej rozmowy. No jest tak, jakie są pana potrzeby? A no są takie. Człowiek nie mówi, jakie są potrzeby, tylko mówi po prostu, że chce 7 czerwonych linii. To wszystko. Podobnie w... Właśnie, dzięki, że wspomniałeś. Mówisz o use case'ach. Czy utożsamiacie use cases z user stories? Czy to jest to samo, czy co innego, do czego one są używane? Właściwie tak. No, czynności systemu, a user story to są bardziej coś, co użytkownik będzie robił. Okay. Przede wszystkim. Use case'y to są troszeczkę bardziej ogólne. One mogą mieć 2-3 story, które złożą się na cały use case, które będą przejściem przez wszystkie elementy takiego use case'u. Jakiś happy path, nie happy path i tak dalej. Dobre. Ja się posłużę cytatem z Coberna, że user story to jest takie przyrzeczenie, taki nasz wspólny komitet, że mieliśmy jakąś rozmowę, coś ustaliliśmy, spisaliśmy memo w postaci ze story i dalej będziemy rozmawiać. I to jest tylko po to, żebyśmy sobie przypomnieli, o czym gadaliśmy. Możemy to dokonkretyzowywać. Natomiast use case'y są po to, żeby... Są takim zapisem z rozmowy. Że jak już mam spisany use case, to jestem w stanie to zaimplementować bez zbytniej interakcji z użytkownikiem. Zatem user story są po to, żeby wspomagać interakcje, wspomagać konwersacje z użytkownikiem, a nie po to, żeby być dokumentacją systemu. Tak, to jest jakby główna intencja. Czyli podobnie z korzyściami, wracając do tematu. Załóżmy, że spisujemy historyjkę. Historyjka, to, że tu się posługuje user story, to jest osadzenie w pewnym kontekście, tak? Dlatego, że na przykład w książce pisałem to kompletnie bez user story, ani bez use case'ów. I to jakby też to w ten sposób funkcjonuje, ale jakby zauważyłem w trakcie szkoleń, że jakby potrzebne jest to jakby sklejenie, tak? Jak to teraz używać z tymi narzędziami, które mamy? Podobnie, jak mamy use case, znaczy user story, jako użytkownik chce jakiejś funkcjonalności po to, żeby. I na przykład użytkownik mówi, że będziemy mogli używać raportu what you see is what you get, tak? Albo skorzystamy z kalkulatora wynagrodzeń tak szybko, jak to możliwe. Albo przetestujemy ten moduł w bardziej odpowiedni sposób. Znowu są specyficzne frazy, że coś chcemy. Zazwyczaj jak ludzie mówią o problemach, to mówią o przeszłości. Że coś się wydarzyło, że nie chce tego, albo że tutaj nam się człowiek przyczepił i już nie chce się przed tym zabezpieczyć. Jak ktoś mówi o korzyściach, to zazwyczaj mówi o przeszłości. I znowu, jak wezmę to, co ten człowiek chce tutaj osiągnąć i wstawię sobie w kopyszki, to zdanie ma sens. Czyli chciałbym osiągnąć raport what you see, what you get, chciałbym osiągnąć kalkulator tak szybko, jak to możliwe, chciałbym osiągnąć lepsze przetestowanie tego modułu. Czyli w
trakcie rozmowy, czy w trakcie tego, co klient mówi, można sobie rozpoznać, jaka tam potrzeba jest za tym ukryta. I teraz, my posługujemy się zazwyczaj takimi dwoma szablonami user story. Pierwszy to jest, jako ktoś chce czegoś, a zatem, tak? A drugi, ażeby coś, tak, jako rola chcę jakiejś konkretnej funkcjonalności. Jak mi się wydaje, jaka będzie różnica pomiędzy używaniem jednego szablonu a drugiego? Tak? Czy to przyniesie różne efekty? Benefit idzie do przodu, więc jakby wymusza, żeby być tymi kategoriami benefitów. Tak, tym po lewej łatwo ominąć ten benefit. Tak sobie spokój sobie. Jak zaczynam spisywać historyki od tego, to ponieważ zaczynam rozmawiać o funkcjonalności, a pewnie już wiecie, że jak rozmawia się z ludźmi, to ludzie nie odpowiadają na pytania, które im się zadajesz. Ludzie po prostu mówią to, na czym się znają najlepiej. I to jest po prostu reguła. Zadajesz pytanie o jedno, a on będzie opowiadał o czymś innym. Bo na tym się lepiej zna, tak? Bo chce ci pomóc, tak? I akurat ma taką konstrukcję wewnętrzną, że dużo mówi. Zatem, jak zaczynasz rozmawiać od funkcjonalności, to możesz spędzić cały dzień na rozmawianiu właśnie o przepływach ekranów, tak, o ekranach i znowu, to są istotne rzeczy, ale na koniec dnia chcesz zamknąć już tą sesję, załóżmy tam w Redmine, Pivotal Tracker, czy w karteczkach, czy cokolwiek innego i chcesz wpisać w to puste miejsce cel. I łatwo wpisać w tym soldecie, jako użytkownik chce się zalogować, po to się zalogować, albo jako sprzedawca chce zobaczyć raport po to, żeby mieć dostęp do danych z raportu, albo dlatego, że mój product owner tak chce, albo w ogóle nic nie pisać, tak? I wtedy, mając takie historyjki, jedynym celem sprintu staje się zrealizowanie paczki user stories. A jakbyśmy sobie, jedno z pierwszych tam akapitów w Scrum Guide jest, że głównym celem sprintu jest zrealizowanie czego? Celu sprintu, biznesowego celu sprintu. I teraz, czy user stories w trakcie sprintu mogą się zmieniać? Mogą się zmieniać. W jakim zakresie? O ile cel sprintu nie zostanie nienaruszony. Nie może się zmieniać cel, tak? Bo wtedy przestaje mieć to sens biznesowy. Więc cel sprintu, produktu, release'u to jest jakby kluczowe. Historyjki są jakby drugorzędną rzeczą. Feature'y konkretnie. Jeżeli korzystasz z tego szablonu, to nie przychodzisz do rozmowy o funkcjonalnościach, dopóki nie masz jasno wyklarowanego celu. Trudno jest mówić o celu, trudno jest to wyrazić. Tak? Tak jak na tym filmiku, łatwo można zabrnąć w dywagację, tak? Czy to się da zrobić, czy się nie da zrobić. Tak? A ponieważ my zazwyczaj jesteśmy ekspertami, często i w programowaniu, i w domenie, więc ludzie z biznesu kupują to, co powiemy, tak? I można tam sobie rozkminiać na bardzo szczegółowym poziomie konkretne funkcjonalności, nie wiedząc właściwie, do czego to jest. Tak? Po co to będzie wykorzystywane? Zdarzyło wam się napisać super, świetny interfejs użytkownika, czy świetną funkcjonalność, a potem pytacie się, czy ludzie z tego korzystają, okazuje się, że nie. A się napracowaliście? Zdarza się, że na przykład ten użytkownik zgłasza błąd, bo to możesz nie wydostać do tej funkcjonalności. Po 5 latach. Tak, dlatego, że jest brak jakby zrozumienia tego celu. I teraz główno, jakby user story zostało wymyślone po to, że to daje biznes, na przykład product owner, czy ktoś z kim on pracuje, a to proponuje zespół, albo zespół we współpracy z product ownerem. My często oczekujemy, że product owner tam wpuści zestaw user stories, my to zrobimy i z bańki. Natomiast jakby ideą Scruma jest to, żeby ze sobą współpracować, tak, że product owner jest świadomy celu, a zespół jest świadomy tego, co może dostarczyć i proponuje funkcjonalności pod kątem celu, którego zrealizują, tak? Rozmawiamy sobie. I teraz jakby moja propozycja jest taka, żeby troszeczkę uszczegółowić te user story, bardzo nieznacznie, tak? Sobie używam zazwyczaj karteczek drukowanych po dwóch stronach. In order to achieve, albo in order to avoid. Dlaczego? Dlatego, że jak idę na rozmowę z kimś z biznesu, taka rozmowa jest dynamiczna. Często osoby z biznesu, pewnie to wiecie, są trenowane, tak? Negocjacje, wpływ, tak? Hokus pokus i tak dalej. Łatwo i gładko mówią, tak? Mamy takie słowoto.
Natomiast często jakby osoba od strony IT i teraz zastanawia się, jak się odnaleźć w tym słowotoku, które rzeczy są istotne, które nie. Tak, jak go z powrotem wrócić na temat. Jeżeli idziesz z dobrze przemyślanym formatkami, które masz wypełnić, to będziesz jakby wyławiał to, co jest kluczowe, jakby sposób patrzenia na rozmowę, wyławiał to, co jest kluczowe, tak, w tej rozmowie. Będziesz poszukiwał tych korzyści i ewentualnie będziesz poszukiwał problemów, które są do rozwiązania. I dopiero potem, jak namierzyć to, co jest istotne dla biznesu, tak, czyli co go boli albo co chce, to dopiero wtedy można proponować funkcjonalności. I to dużo zmienia, jak się zaczyna rozumieć, o co temu człowiekowi chodzi. Także to nie tylko chce sobie kliknąć, ale on chce, żeby to kliknięcie spowodowało jakiś skutek w jego biznesie. Tak? Kompletnie zmienia sposób programowania. Wtedy właśnie tak Gojko Adzis ukuł takie fajne hasło, tak? Make impact, not software. Wtedy jakby przestajesz po prostu programować, zaczynasz pomagać ludziom, tak? Pomagać biznesowi. Tak? I to robi zarąbistą różnicę. Może macie jakieś pytania w międzyczasie? Dobra. Mój problem polega na tym, że na ogół biznes to już jest bardzo daleko odsunięty od ludzi, którzy tak naprawdę potrzebują i używają. Okay. To jest najczęściej. To jest, tak naprawdę najczęściej powiedziałbym biznesowi, że weźcie się, odsuńcie, porozmawiałbym z użytkownikami tego i wtedy byśmy się szybko dogadali, ale to jest problem. Bo dlatego, że oni po prostu widzą, że tworzą rozwiązania, które nikomu nie będą służyć, bo gdzieś tam na końcu są biedni ludzie, którzy już mają jakiś system, gdzie trzeba być może dodać jeden guzik albo dwa, a nie 60 formatek z 30 checkboxami, ale już niestety. Oni tam są, łatwo ich nie jest. No tak jest. Tak jest. No nic tego nie... albo zmienimy, albo nie zmienimy. No generalnie jak widać, coś się dzieje, powoli. Ale jest taka rzeczywistość, że nie, jakby często robimy oprogramowanie i głos kogoś, kto będzie z tego korzystał, nie jest istotny, dlatego że dyrektor tam departamentu mu każe i musi z tego korzystać. Koniec. Czasem niektórzy szczęściarze pracują przy produkcie, czyli to, do czego został Scrum wymyślony, przy produkcie. Są szczęściarze, którzy pracują przy czymś, gdzie głos końcowego użytkownika się liczy. Są to takie osoby? Raz mi się zdarzyło. Okej. Czy to je robi te testy? No nie, niestety, kurczę. Ale nie użytkownicy. Nie, nie umiesz. Nie, użytkownicy. No ja nawet już po 5 latach widziałem użytkownika. Zobaczyłem. Ale już ściskaliście się? A więc to ty! Ale nawet jak mi się zdarzało pracować w przyszłym, to jeszcze taka akcja, że ci ludzie mimo wszystko odkrywają pewne rzeczy za reguły rządzące w momencie, kiedy się o tym z nimi rozmawia. Co sytuacja, że ty naprawdę użytkownik coś robi, bo on działa intuicyjnie, on działa tak na poziomie jakiejś tam świadomości, już nawet nie wie tego i pewne rzeczy, jak się zadaje wprost pytania, się doprowadza to do zero jedynek, tak lub tak, to niestety są kolory szarości. I tam, no. Tak, ale. Tak, no właśnie. Znaczy ja powiem, no tu mi wielokrotnie udało mi się ten problem rozwiązać, kiedy dotarłem do tego gościa na końcu linii pokarmowej, który właśnie ma ten problem. Przebiłem się przez tych wszystkich ludzi pośrodku, czasami to jest naprawdę wielu poziomów. I wtedy nagle się okazywało, że zamiast zrobić wielki kawałek softu przez miesiąc, to można coś w 2 godziny skryptem rozwiązać i będzie jeszcze dużo lepsze. Tylko jest problem. Jak? Bo na przykład w tej chwili jestem gdzieś w projekcie, gdzie mam taką sytuację, że mam po drodze do użytkowników wiele przeszkód. Zmienisz pracę, otworzysz firmę. Załóż firmę. Nie. Ja mam pytanie takie. Zakładanie firmy się zmieni, przecież i tak trafisz na klienta, który ma tą samą strukturę, gdzie dokładnie końcowy użytkownik jest ukrywany przed całością pośredników. Znaczy, ja mam wrażenie, że te problemy pojawiają się im klienty zwiększy, czyli bardziej na instytucję publiczną lub instytucję hierarchiczną, gdzie tak naprawdę ludzie udają mi swoje pieniądze i jest potrzebny feature gdzieś tam, który go dał taką potrzebę, ale prawdopodobnie to był komitet sterujący, który został powołany przez jakiegoś dyrektora, który wcześniej usłyszał od kogoś, że takie coś będzie potrzebne. Ścieżka potrzeby do osoby, które zdefiniowały, co tak naprawdę mamy zrobić, jest przez całą organizację 2 razy i z powrotem. I w tym momencie osoby, które mi się rozmawia, to nie są osoby, które w ogóle wyszły z problemem.
A jeszcze dochodzi to czasami do czegoś takiego, że w firmie pracują jakby, jest jakiś konflikt i na przykład część z tych osób mówi jedno, że to było na tym slajdzie, tak? Mm-hmm. Też, bo jest sprzeczne w ogóle potrzeby względu tego programowania w samej firmie, przypominając końcowego użytkownika. W tym momencie też już, nie, już całkowicie nie wiadomo, czy to realizować, czy tamto, na ile to będzie tam co. I w związku z tym, co powiedzieliście, jakie jest pytanie do mnie? Pytania nie ma, to są. Bez zbrodni. Ja mam inne pytanie, a propos już tych konkretnie tego. Na jakim poziomie szczegółowości powinien być ten goal feature tak naprawdę definiowany? Czy to można sobie jakoś... na jakim poziomie? Czy to ma być a propos batona, czy na przykład goal feature typu przeprowadzenie, dodawanie użytkownika? Czy to ma być na poziomie batona? Nie, bo... na poziomie, nie podobno, na poziomie biznesu, nie na poziomie konkretnych rozwiązań, jakbyś potrzebował. Już sam się będziesz w stanie dedykować, o co chodzi, czy to jest kwestia batona, która z tymi funkcjami się czegoś jest potrzebę i wiesz, jak ją zrealizować. Wtedy ty pomożesz klientowi, jak nie, tylko właśnie powie ekstra. Tak, ale to w tym momencie trochę też trzeba patrzeć, co znaczy benefit w tym momencie, tak? Czy to... Bo tutaj jeśli robimy goal feature taki trochę biznesowy, to wtedy benefit jeszcze będzie trochę bardziej ogólnie biznesowy. Okej, okay, no to na przykład... Amazon, każdy zna, nie? Niestety. Jako klient Amazona chcę mieć możliwość zakupu jednym kliknięciem, tak, po to, aby dostać, aby uniknąć szukania, albo uniknąć wypełniania wielokrotnych formularzy. Bo na przykład klienci zgłosili taki problem. A właściwie raczej chcesz mieć możliwość szybkiego, łatwego. Powiedziałeś o korzyści. Mnie wnerwiało wypełnienie formularzy. Ale wiesz, że tego nie wymyślili klienci Amazona. To wymyślił Amazon. Nie no, wymyślili analitycy, którzy mieli feedback jakby z, od klientów prawdopodobnie. Nie, feedback, albo analizowali to, co się dzieje na stronie. Nie, to zbyt sprytne, żeby te analitycy wymyślili. Znaczy, wiesz co, tak z własnej obserwacji, bo poziom rozdrobnienia zazwyczaj jest na... Jest ustalany na tym pierwszym etapie, kiedy mówimy o technologii, czy to jest aplikacja okienkowa, webowa i tak dalej. Bo technologia nam wybiera tak naprawdę konkretne już rozwiązania. Czy ja wybiorę, nie wiem, Springa, czy Juice'a, czy JB. Na tym poziomie. Ale w dużej organizacji ta droga od użytkownika do programisty powoduje, jej długość powoduje to, że wiele tych wymagań się uogólnia. Jak z tym sobie poradzić? Bo dostajesz na tej formatce bardzo, bardzo ogólne właśnie takie kliknąć, żeby zakupić. No, co znaczy kliknąć, żeby zakupić? On tak i tak musi to wyszukać i tak dalej. No i moje najlepsze user story z tego roku z marca to jest I need a table in database, że coś tam. To było się. To odpowiedź... Jakby to wszystko, jakby cały Scrum jest oparty na konkretnych założeniach. Nie? Są ludzie, wszyscy tak samo kompetentni, mają kontakt z klientem. Tak? Po to jakby zostało wymyślone. Jeżeli jakby ty mówisz, że masz całą jakby hierarchię, no to przynajmniej Scrum definiuje, że jest to rola owner'a, który ma się dowiedzieć. To nie jest tak, że musi programista rozmawiać z końcowym użytkownikiem. Tak? Chodzi o to, żeby ten problem był zdefiniowany. Czy to zrobi product owner, czy to zrobi jakby ktoś z zespołu. Jak, no nie wiem, dotrzeć. Nie mam jakiegoś jednego remedium, tak? Na to. Problem z dużymi organizacjami polega na tym, że myślę, że w kategoriach Scrumu to rozmawiają programiści. Jak jest bardzo dobrze, to jeszcze testerzy, ale to jest taki bardzo dobrze. A tak reszta, no to nadal chciałabym mieć gładkie dokumenty. Z gładkimi dokumentami to tylko tak jak kiedyś w takiej książce ekonomicznej akurat czytałem, o tym jak zabroniono publikacji pewnych materiałów. I teraz jak firma nie może publikować materiałów o swojej sytuacji po prostu, to daje to przez dział prawny, przez dział PR-u i tak dalej. Każdy ten dział obcina część informacji i na koniec wychodzi do prasy gładki komunikat, który nic nie mówi. No mniej więcej tak jest z user storiesami, które my dostajemy jako programiści. Tutaj nam kompletnie najczęściej nic nie mówi. Czyta to człowiek i zastanawia się,
Okay. Zgodzę się z działem prawnym i z działem PR-u. A do kogo masz dostęp? Z kim możesz... Do działu PR, tak, który mi do tego artykułu prasowego. Nie, no tak już mówmy bez metafor. Tak, no to dobra, no to mam dostęp do BA, który generalnie mam wrażenie nic nie wie. Albo wie niedużo. I absolutnie nie mam dostępu do użytkowników, bo oni są zajęci i tak dalej. Czyli rozumiem, że od tego BA nie możesz się nic dowiedzieć. BA. No, nie mogę. Znaczy mogę się dowiedzieć, ale to są takie... Czuć, że to nie jest prawda. Czuć, że to nie jest to. A po czym poznajesz, że zrobiłeś dobrze albo niedobrze? Po tym, że testy przeszły, przy czym testy tak wyglądają, że... Jak... Ostrzeż nas przed swoją firmą. Wyłączę kamerę, będziesz mógł powiedzieć i włączę później. Rozumiem, że w tym przypadku nie ma znaczenia, tak? Czy jakby konkretna potrzeba została zaspokojona, ma zostać zrobiona funkcjonalność. I tyle. Tak. Kawałek kodu musi dojść, zmieni funkcjonalność, zmieni zachowanie w testach. Testy coś tam stwierdzą, to pójdzie dalej. No to w tym momencie twoim użytkownikiem jest ten, kto testuje, a nie ten, kto używa. Trudno. No i problem sprowadza się do komunikacji z jakimś Bangalore czy innym Pune, no. Później my to dostajemy. Zrobimy format, tonuje i tak dalej. Generalnie ciężko z tego dokumentu wnioskować tak naprawdę, jaki jest ten cel. Po co? Dlaczego? Jaką korzyść przekonuje? Czy możesz zapytać tego analityka, po co? Mogę, czekaj, znowu przyjdzie na odpowiedź. Okay. Jedną z wartości wyżej, jest odwaga. No od tak wartość mojej firmy. Znaczy, wiesz co, tutaj też jest troszeczkę problem tego, że ja jako programista nie do końca w ogóle chyba muszę rozumieć, jak ten biznes działa. Bo pracując na przykład w moim przypadku teraz w banku, nie muszę wiedzieć dokładnie, jak działają rynki finansowe. Ja studiowałem fizykę, robiłem specjalizację tam w tej informatyce fizycznej, a ekonomia, nie wiem, jakieś foreksy. Więc wiesz, no brakuje tego czynnika tłumaczącego. No. Ja się z tym nie do końca zgadzam, że nie musisz rozumieć, jak to działa. Przynajmniej jakby dla mnie osoby z zewnątrz, patrzenie na kod, gdzie programiści rozumieją, jak działa biznes i na przykład w niektórych firmach są takie praktyki, że programista przez jakiś czas, jak się zatrudnia, pracuje na miejscu kogoś, dla kogo będzie wytwarzał software. No to jest tak. Że to on mniej więcej wie, jak ten biznes działa, to ten kod naprawdę jest lepszy. Co to za firma? Wyślę tam CV. Wrocławska. Wrocławska. Biedron. Myślę, że to ma znaczenie. I teraz znowu, jeszcze raz. Rozmawiamy tu o takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że wszyscy jak tu jesteśmy, zwalniamy się z pracy, robimy zrzutkę do wspólnej kasy i mamy zrobić produkt. Będziesz wtedy rozmawiał ze swoim klientem? Wiesz, czym to się skończy? Ale poczekaj, rozmawiałbyś wtedy ze swoim klientem? Albo pierdyknie, albo nam się uda. Rozmawiasz wtedy? Mam bogatych teściów, zaryzykuję. Stać mnie na to. Czy mielibyście w takiej sytuacji bardziej na rozmawianie z klientem? Tak, wiadomo. No właśnie o to chodzi. To jest jakby sytuacja takiego idealnego skrama, taki idealny agile. Sytuacje, w której jesteśmy, są różne poziomy. Też możesz się dowiadywać. Nie ma jakby, tak jak z refaktoringiem, tak? Nie ma idealnego kodu, tak? Te metody zostały po to wymyślone, żeby tam wejść do tych ludzi, tak? Zapytać, po co im, czego im potrzeba, na czym im zależy, w ogóle o co chodzi, rozpoznać sytuację, a nie żeby tam odklepywać kolejne rzeczy. Nie zawsze jest prosta ścieżka do tego, nie zawsze uda się zastosować to jakby w pełnej krasie, tak? Zawsze jest jakiś tam scrum w bat, ale coś z tego zawsze działa i zawsze coś będzie lepiej. Tak jak taka zasada scouta, tylko na innym poziomie, tak? Albo miejcie nadzieję. Nie, to jakby, no to z sali, słuchajcie, to jest mój ból. Tak naprawdę
jeżeli ja znajdę takiego człowieka, kto wie, z czego potrzebuje, do czego ten system działa, to właściwie problem jest rozwiązany. Tak naprawdę od dawna jestem się świadomy, powiedzmy, mniej więcej od 10 lat. Tylko problem jest właśnie taki, że jak uświadomić wszystkim tym po kolei ludziom, że oni są niepotrzebni. To jest bardzo trudne polityczne wyzwanie. Jak, ale też nie jest tak. Znaczy, jest ludzie, którzy są, którzy mają tych użytkowników, ale oni się patrzą na swój bardzo wąski tak, obszar. A nie, ja mówię o tych, z nimi rozmawiasz, a nie rozmawiasz z innymi gośćmi, dobrze, którzy... mówię o tych, którzy... Użytkownik, może powiedziałem, to ten jakby człowiek, który w jakiś sposób fizycznie go coś boli albo gdzieś ma korzyści. Ten właśnie, który na tym zbiera, a nie analityk, który zebrał z innych analityków, którzy przekazali do jakiegoś działu i tak dalej. Nie? I tych wszystkich po kolei. A wy mówicie o problemach w łańcuchu korporacyjnym, gdzie klient się rozmywa do czegoś nieistniejącego. Miałem istotę tego wszystkiego. Tym klient wewnętrzny, bo to jest tak, że klient wewnętrzny jest operacją, bo klient zewnętrzny jeszcze na masowej klient. Ja rozumiem taką sytuację, że okej, pracując w korporacji, miałem w jakiś stopniu kontakt z klientem wewnętrznym, dostawałem komentarze przez internet, przez różne pracowne komentarze. Na razie tego mniej więcej wiedziałem, co najczęściej się powtarza, więc wiedziałem, że trzeba przyjść to zrobić, czyli implementację. Natomiast był też w strukturze korporacji, był też pedagogiem i tak dalej, Były osoby, natomiast niekoniecznie one się potrzebowały odpowiedzialności, albo też nie widziały do końca, co zrobić. Co myślę, że jako zespół? Myślę, że robili właśnie taki bardzo podstawowy jakiś próba koncept, co chcemy zrealizować, na bazie bardzo krótkiego komentarza, gdzie jakiegoś tam człowieka. Zbieraliśmy pracowników z działu, bo nie mogliśmy wyjść tym na zewnątrz, zbieraliśmy pracowników z działu raz, to powiedzmy na 2 miesiące i pokazywaliśmy mniej więcej jakieś funkcjonalność. Zbieraliśmy sobie próbkę i stwierdzaliśmy, ok, to musi nigdy im się podoba, więc to może dalej w tym myślę, albo trzeba zmienić. Nie mając konkretnie bezpośrednich kontaktów ze klientem zewnętrznym, tworzyliśmy tak w jakiś stopniu rozwiązanie problemu, co gdzieś tam się pojawiał. Trochę wchodziliśmy w problem właśnie korporacji i cały nadzór. Trochę wychodziliśmy proaktywnie i sami w jakiś stopniu tworzyliśmy funkcjonalności i implementowaliśmy. Na bazie wewnętrznych pracowników stwierdzaliśmy, ok, dużo osób wie, co z tym zrobić, wyszliśmy dalej po drodze. Tak, żeby jeszcze krótko właśnie odnieść się tu do kolegi i pójść dalej, tak, bo można rozmawiać o tych trudnościach bardzo długo. Ktoś mi kiedyś dał taką dobrą radę. Jeśli chcesz pomóc swojemu klientowi o więcej niż 10% od jego stanu obecnego, tak, jakiś progres, to o tym nie mów. Po prostu ukryj to przed nim, swoje działania. Będzie wdzięczny później, ale na początku się może wystraszyć. Albo jak ktoś to ujął lepiej, proś o lepiej o przebaczenie niż o pozwolenie. A jeśli coś tutaj mówiłeś o takiej fajnej rzeczy, zapomniałem. Pewnie nic ważnego. I teraz w jaki sposób podczas tej rozmowy konkretnej drążyć? Jak namierzać te potrzeby? Waszym zdaniem. Pytania. Zadajecie dużo pytań, chociażby temu PM-owi, z którym współpracujecie, czy tam kierownikowi. Jakie masz problemy z istniejącym systemem? Masz problemy z istniejącym. Nie działa. W procesie. Na przykład. Znaczy, no coś nie dzieje. Jakie masz problemy? Opowiedz mi, połóż się i opowiedz. Dobra. Teraz, żeby precyzyjnie namierzyć, tak, to są dwa takie zestawy pytań. Tak, pierwsze pytanie właśnie drąży problem, czyli dlaczego? Czego się obawiasz? Czego chcesz uniknąć? Znowu, tutaj warto być kreatywnym, jeśli chodzi o te pytania, ponieważ ludzie nie lubią mówić bardzo często o swoich problemach. Więc czasem, na przykład, ja na pierwszy rzut zadaję pytanie takie, co jest w tym trudnego? Albo zadaję pytanie, gdybyś miał zmienić jedną rzecz, to co byś zmienił? To jest pytanie generalnie o problem, ale tak trochę na okrętkę. Po jakimś czasie dopiero ludzie zaczynają jakby się otwierać. Podobnie z pytaniami o korzyść. Głównym takim pytaniem o korzyść jest pytanie po co? Znowu. Po co? Tak, co ci to da, co ci to przyniesie, jak zamierzasz na tym skorzystać? I tak dalej. Po to, żeby wyklarować, co ten człowiek pewnie chce. I teraz jak z pewnością wiecie, tych odpowiedzi może się pojawić mnóstwo. Więc zaraz będziemy mówić,
jak rozpoznać, która jest tą właściwą potrzebą. Ale wróćmy na razie do wstępnego obrazka. Co poszło nie tak z tymi 7 liniami? Tak? Czy teraz może macie jakiś pomysł? To taka podstawowe pytanie, które powinien zadać, do czego mają być te potrzeby te linii? Czemu muszą być prostopadłe do siebie? Okay. Może się okazać, że pani chciała zbudować garniastro słupki, a wtedy stwierdziła, czyli mówimy o trójwymiarze. Okej. Kluczowym momentem w tym całym sketchu to jest ten moment, kiedy pada pytanie, czy jesteś w stanie to zrobić. Patrzę na jego twarz, oczy w górę, lekko rozchylone usta, on się zastanawia, jak to zrobić. Każdy programista, jak rozmawia z klientem na bieżąco, ma odpalony wątek implementacyjny, który projektuje rozwiązanie. Nie wolno odpowiadać na pytanie, czy jesteś w stanie to zrobić. Trzeba się jakby trenować, dużo medytować, żeby wyłączyć wątek implementacyjny w trakcie rozmowy, dlatego że jest to zgubne, ponieważ tak naprawdę oni wcale nie chcieli tych 7 czerwonych linii. Oni mieli jakiś problem albo jakąś potrzebę, którą chcieli rozwiązać i wymyślili sobie, że te 7 linii im w tym jakoś pomoże. Jak wymyślili, no posklejali jakieś idee, tam usłyszeli od kumpla w barze, tak, że coś takiego jest. I mają, także wyobraź sobie, przychodzi klient i mówi, słuchaj, no, chciałem, żebyś mi zbudował tam w JMX-ie, tak? A dlaczego w JMX-ie? Czy tam w JMS-ie, tak? W JMS-ie. A dlaczego? O, słyszałem, że komunikacja asynchroniczna jest najbezpieczniejsza z możliwych, mi zależy na bezpieczeństwie w tym systemie i ma być JMS. A ty mówisz, okej, no możemy robić, no, tam kupujesz od nas kolejkę, tak? I tak dalej. Ale można zapytać, tak? Po co jest ci to potrzebne? Tak? No, dlaczego to jest ważne, żeby to mieć? I dopiero okazuje się, że problem mógłby się rozwiązać. Czyli dwie główne rzeczy. Nie wolno odpowiadać na pytanie, czy jesteś w stanie to zrobić. Dopiero zastanowię się. Zastanowię się. A druga taka rzecz. Jak rozmawiam z klientem, wyłączam myślenie o rozwiązaniu. I to jest trudniejsze. To co robi ten poprawek. Może i tak. Włączyć to myślenie. To jest trudne. To wymaga trochę zarządzania swoim skupieniem. Taki przykład, chcę powiedzieć, o czym to konkretnie mówi. Mówię. Zdarzyło wam się tak, że wstajecie rano, w radiu leci, ona tańczy dla mnie, a wam się nagrała ta piosenka i cały czas się nucicie pod nosem. Nie możecie jej wywalić. Tak? Przychodzicie do pracy, cały czas nucicie, po jakimś czasie cały pokój już nuci. Trudno wam się pozbyć tej piosenki, taka jest ta trend. Macie tak czasem? Przestać myśleć o rozwiązaniu w trakcie rozmowy z klientem, to jest taka umiejętność, że bierzesz tą piosenkę, zniknęła. Nie ma, pustka. I jest. I to jest naprawdę trudna rzecz, bo to jest rozpraszacz, który pochodzi ze środka. Nie z zewnątrz, tak? Okno mogę zamknąć, kolegę mogę wyrzucić, tak? Ewentualnie mogę iść do toalety i tam zatyczki do uszu i tam jest chwila skupienia. Ale te rozpraszacze, które wychodzą z wewnątrz, one są najtrudniejsze, tak? Do zarządzania, tak? I tam już głębokie stany psychiczne, niektórzy się wspomagają, są konieczne. To jest jakby przyczyna problemu. On odpowiedział na to pytanie i był już spalony. Główna rzecz, twój klient jak mówi, że coś chce, on wcale tego nie chce. On wcale tego nie chce. To jest jego pomysł. On chce zupełnie czegoś innego. Znowu, pamiętam, generalnie moje życie prywatne wystarcza mi mnóstwo przykładów. Kiedyś miałem taki konflikt z moją żoną, że ona chciała jechać na wakacje nad morze, a ja w góry. No i potem postanowiliśmy pójść na kompromis. Zostaliśmy w Łodzi. I od tego momentu nie wierzę w kompromisy. Ponieważ jak zaczęliśmy rozmawiać, to się okazało, że ona ma taką obawę, że będzie musiała codziennie chodzić. A ja mam taką obawę, że będę musiał codziennie leżeć na plaży. Jak się okazało, że to wcale nieprawda, to problem się rozwiązał. Oczywiście jeszcze nigdy nie byliśmy w górach, ale wierzę, że kiedyś będziemy. Podsumowując. To się nagrało. Podsumowując, kluczową rzeczą w rozmowie z klientem jest odkrycie potrzeby, czyli co go motywuje, za co on zapłaci, tak? Co sprawia, że on mówi, jakby, że chce jakby wydać swoją kasę na waszą pracę, tak? Co jest tym jakby pociągającym celem.
są dwa typy tej potrzeby. Problem do rozwiązania albo korzyść do uniknięcia. Po tym poznasz, tak, co jest, jeśli wkleisz sobie podczas rozmowy, to w miejsce kropek to zdanie będzie miało sens. Żeby to sprecyzować, masz zestaw pytań, żeby sobie pomóc, masz szablony user stories, tak, w trakcie takiej rozmowy. Okej, okay. Którą mamy godzinę, tak mniej więcej? Udo. Jeszcze idziemy? Damy radę. Dobrze. I teraz zobaczmy kilka przykładów, jak to może działać. Chciałem opowiedzieć o takiej rzeczy, którą często można spotkać. Przychodzi biznes i mówi, słuchajcie, tu nam pierdyknijcie guzik, który będzie generował częściowy ramp. I teraz standardowa rozmowa wygląda tak. Biznes mówi, słuchajcie, chcę tutaj guzik do generowania częściowego raportu, a zespół mówi tak, słuchaj, a gdzie są dane, co wyświetlisz, kiedy nie ma danych, czy to jest spójne z całością procesu, czy może pomyślałeś o konsekwencji agregowania częściowych danych, to może wymagać dużego refaktoringu. 60 pytań konkretyzujących, trafiających w samo sedno i gość mięknie. Okej, to muszę się jeszcze zastanowić. I świetnie. No właśnie, i na dole. Nie, to nie jest chyba dobre, bo teraz pomyślałem, że może dlatego jesteśmy takie kerek się żali. Że jest mnóstwo tych pośredników. No, na przykład jak atakujemy użytkownika końcowego takimi pytaniami, które nie ma odpowiedzi, to wystawia sobie konsultantem. A no właśnie! Jest problem. A no właśnie. Teraz, nie wiem, kto z was ma już ze sobą budowę domu albo kupno mieszkania? Okay. Są szczęśliwcy, płacą kredyt, sami. Słuchajcie, teraz jestem na etapie kupienia mieszkania. Moja pierwsza rozmowa z architektem. Kurna, 6 lat tłukę te zbieranie wymagań, się nie potrafię odnaleźć w ogóle, w czym on mówi. Pierwsza rzecz, zbuduj słownik. Ja sobie notuję ten słownik, on już mówi o czymś innym. Mówię, wiem, że potrzebuję jeszcze ze 2 tygodnie, żeby rozmawiać z nim na kompetentnym takim poziomie, ale za każdym razem, kiedy rozmawiam z tym architektem, to mam wrażenie, że on mi udowadnia, że jestem skończonym dublinem. Nie mam pojęcia w ogóle o budowaniu domu, bo nie mam, nie? Ale nie chciałbym tego usłyszeć. To jest niemiło. Teraz, kiedyś był taki żart branżowy, że programiści mówią, nie da się. Niestety ktoś puścił parę, biznes się o tym dowiedział, więc już nie można tego jakby stosować. I teraz programiści wymyślili nową sztuczkę, jak chcą powiedzieć nie, to zadają 500 pytań. No i gość odpuszcza, no bo nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. To nie jest asertywność. To jest zachowanie odbierane jako agresywne. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ludzie mają poczucie, że się czują jak debile. Więc jak chcesz powiedzieć nie, to powiedz nie. I teraz można zadawać takie pytania, może zadawać kumplowi zespołu, który jest przygotowany do podjęcia kompetentnej dyskusji. Czyli on zrozumie, co to znaczy, że nie wiem, wdrożenie nie pójdzie, bo JAR się nie deployuje, ale na przykład PM, jak dostanie maila, żeby przysłał dumpa z Postgresa, może już nie do końca złapać, o co chodzi. I wtedy jakby ludzie się stresują. Jak ludzie się stresują, to podejmują nerwowe decyzje, zamykają się w sobie. Tak? Niektórzy płaczą, niektórzy krzyczą, tak? A niektórzy eskalują problem do komitetu sterującego. I teraz taki sposób działania, on jest skuteczny. Skuteczny, no bo uzyskasz efekt, że dadzą ci spokój, tak? A zadasz pytań, dobra. To jest taka metoda na zbyt dużą ilość pracy. Zadam 500 pytań, mam zbanie, oni się teraz zastanawią, to ja sobie spokojnie jeszcze mogę pokodować. Ale jest to działa, ale działa krótkoterminowo. Tak jak manipulacja. Chodzą u was tam po galerii gdzieś tacy ludzie, którzy podchodzą do ciebie z perfumami i mówią, masz za darmo perfumy, tak? Ty bierzesz, ale musisz kupić drugie za 87 zł. Zdarzają się tacy ludzie, którzy chodzą? Okej. Okay. No, nawet jak kupisz, pójdziesz do domu i mówisz, kurwa, nie no, sprężyłem się. Więcej mnie nie dopadło. I to działa jeden raz. Ale nie tworzy długiej współpracy, a kontrakt jest na 5 lat. Niespodzianka. Tak? I teraz będziesz miał w cudzysłowie przyjaznego użytkownika po drugiej stronie. Tak? Powodzenia. Teraz, co zamiast tego? Ponieważ ja rozumiem, jaka jest intencja. Tak? Intencja jest taka, że ktoś przyszedł i to jest kompletnie głupie. Ale nie można mu tego na razie powiedzieć. Zobaczmy, jak wygląda struktura tej rozmowy. Generalnie idea jest taka. Zanim przychodzi ktoś i mówi, chciałbym wygenerować częściowy raport tutaj.
Nawet jak uważasz, że jest to durne rozwiązanie, nie mów tego. Nie przekonuj, to znaczy nie przekonuj, bo tak naprawdę dyskutujesz z czymś pomysłem, tak? To tak jakby ci ktoś przyniósł ładnie wyrysowany Project Canvas, a tego, nie wiem, panie, do dupy tam. W buty mu sobie możesz wsadzić. Ludzie jakby przelewają serce na takie rzeczy. Więc zanim tutaj mu argumentować, to jest jedyna możliwość, to jest obstrzeliwanie się argumentami, że to jest możliwe albo nie, najpierw lokalizujemy potrzebę, potem definiujemy kryteria zaspokojenia potrzeby, czyli kiedy, po czym ktoś pozna, że problem zostanie rozwiązany albo korzyść zostanie osiągnięta, a dopiero potem proponujemy alternatywne rozwiązanie. Skupmy się najpierw na znalezieniu potrzeby. Ktoś przyszedł, chce, żebyście mi wygenerowali częściowy raport, a ty mówisz, okej, co zyskasz mając ten raport? Czyli pytamy o korzyść. To ktoś powiada, no nie chcę czekać tak długo na wykresy raportu, nie chcę czekać do końca miesiąca. Zapytałeś o korzyść, człowiek opowiedział o swoim problemie. Tak się zdarza, tak jak mówiłem, ludzie nie odpowiadają na pytania, mówią to, co chcą powiedzieć. Tak właśnie funkcjonują. Zatem podążamy za użytkownikiem. Okej, zatem kluczową rzeczą jest czas oczekiwania na raporty. No tak. Czyli zdefiniowaliśmy, to jest dostępne w necie. Nie trzeba fotografować. To ciebie znam. Tak. Aha, no. Czekaj, rozepnę jeden guzik. Tak, tak. Jak cię nie zbawię. Światło tego. Okej, okay, czyli mam namierzoną potrzebę, która ma tutaj postać problemu. Teraz definiuję kryteria akceptacji. Okay. Słuchaj, które figury... Tak naprawdę chcę zadać takie pytanie, po czym poznasz, że to masz? A zatem, które figury chcesz zobaczyć i jak często, żeby to było możliwe? A gość mówi, no tak naprawdę to chodzi mi o wykresy kluczowych klientów i tak mniej więcej dwa razy po miesiąc. A ty mówisz, okej, zatem no, możemy zrobić to w ten sposób, albo w ten sposób. Jeżeli próbujesz nawet... Słuchajcie, programowanie nieodwracalnie zmienia struktury mózgu. Jak przychodzi do ciebie klient i mówi, że coś chce, masz od razu lepsze rozwiązanie. Lepsze rozwiązanie. I prawdopodobnie masz rację. Ale cały pitch współpracy polega na tym, żeby to on do tego doszedł. Bo wtedy będzie wiedział, że chce za to zapłacić. Też, tak. I wtedy po prostu będzie się czuł dumny, bardziej na równym poziomie z tobą i tak dalej. Zatem zanim obsługiwać go tu argumentami, tak, zadać 600 pytań, żeby powiedzieć nie, szukasz potrzeby, definiujesz kryteria i dopiero proponujesz alternatywy. I wtedy ludzie będą wdzięczni, nie będą przysyłać analityka, żeby porozmawiał z tymi z dołu. To jest jakby jeden sposób, w którym możesz wykorzystać, poszukiwanie potrzeby. Zwłaszcza wtedy, kiedy już masz gotowe rozwiązanie, niemalże, ale trzeba jakby nagiąć trochę koncepcję. Tak? Kiedy możesz rozwiązać ten sam problem, ale prościej, technicznie, tak? nie robiąc się w jakieś tam zawiłości. Okej. Okay. Poszukiwanie potrzeby kiedyś doprowadziło mnie do programowania w Excelu. Visual Basic for Application, taki język. Ale jakby najpierw siedliśmy się na to, żeby generować raporty w PDF-ie. Tak? Ale potem oni zaczęli przyłazić, że chcę zaingerować w najdrobniejszą labelkę, chcę ją zmienić. Nie? No to my mówimy, no słuchaj, no, tu rozszerzalność, tutaj szybkość działania. Tak? Próbuję tłumaczyć, ale cały czas nie rozumieją. Potem znowu próbowaliśmy ich przekonać, nawet próbowaliśmy stosować jakieś tam oprocesowe biblioteki do generowania PowerPointów i generowania Excelin, ale one się sypią, cały czas było pod górkę. Aż dopiero ktoś wpadł na pomysł, tak naprawdę oni wcale nie chcą tego systemu, oni chcą mieć po prostu na końcu PowerPointa. Więc szybki zrzut kawałka hurtowni do tam SQLite'a, zasysa to Visual Basic, generuje 1000 slajdów i ludzie są szczęśliwi. Oczywiście, jako programista Java, bolało mnie serce, nie? Musiałem to porzucić, ale myślę, że ludzie właśnie tego chcą. Druga taka rzecz, to już technika dla zaawansowanych.
są tacy ludzie, którzy tylko mówią o problemach. Tylko widzą problemy. To się nie uda, to się. Są tacy ludzie, typu prezes, to możemy. Mało interesujące na taką rozmowę. Są ludzie, którzy tylko myślą o korzyściach. I czasem nie widzą kompletnie żadnych problemów. I trzeba trochę uświadomić, że istnieje też druga strona monety. Więc można im trochę pozadawać pytania. Ktoś tylko mówi o korzyściach, na przykład chce, żeby ten proces był bardziej efektywny, tak? Chce zobaczyć raport logu, albo musimy zredukować czas pojedynczego zadania, to mogę mu pozadawać pytania, które mu uświadomią, tak, jakie oprócz korzyści, że istnieją też jakby jakieś problemy, które on rozwiązuje. Czyli zamiast jak chcę, żeby proces był bardziej efektywny, to ja go pytam, ok, a co konkretnie działa to nieefektywnie? Albo musimy zredukować czas wykonania pojedynczego zadania, no a jeśli nie, to co się stanie? Tak? Jaki to problem? Wtedy ludzie mają jakby lepszy obraz sytuacji, podejmują lepsze decyzje. I pomaga. Pomagam klientowi. Tak, nie czekam, aż coś dostałem, tylko wychodzę, tak? Ze środka. Okej. Okay. Jak się czujecie? Dobrze. Który browar? Uciekła ci tylko połowa tych oglądających. Dlaczego? Oni poszli. Nie, to połowa to nie. Fajnie, dobrze, wiedziałem. Druga tak, jakby trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest struktura rozmowy. Pamiętacie pierwszy raz, kiedy oglądaliście logi serwera aplikacyjnego? Widzieliście tam coś? Ból. Trzeba umieć patrzeć na logi, żeby tam zauważyć coś ciekawego, nie? Szukasz. Nie, error, fatal, dupa 1, dupa 2. Jakieś takie bardzo specyficzne wyrazy. Czyli masz w głowie pewien schemat, filtr patrzenia, jak patrzeć na ten jakby zestaw informacji, po to, żeby wyłowić istotne rzeczy. W trakcie rozmowy również coś takiego może istnieć. Wyobraźmy sobie, że rozmowa ma taką strukturę drzewiastą. Tu są ogólniki, a tu są konkreciki. Na samym górze jest wszechobecna potrzeba. No i teraz o co chodzi? Chodzi o coś takiego, żebym potrafił sobie w głowie czy na kartce zbudować pewien schemat, taki schemat rozmowy i zaraz wam powiem, dlaczego to jest użyteczne. Zobaczmy, jak to można zrobić. Wyobrażasz sobie, prowadzisz rozmowę z lekarzem na temat funkcjonalności wypisywania recept w waszym nowym supersystemie. I zadajesz pytanie. No dobrze, jak zamierzasz używać tego narzędzia? W pełni profesjonalne pytanie o przykład użycia. Więc dostajesz odpowiedź. No, najważniejsza rzecz to jest ustawienie odpowiedniej dawki leków, tak szybko jak to robię na papierowej recepcie. Czy widzieliście kiedyś w ogóle papierową receptę? Spróbujmy zobaczyć, jakie rzeczy padły, o czym najpierw mówiliśmy. Najpierw zostało powiedziane o ustawieniu odpowiedniej dawki leków. Potem zostało powiedziane o formularzu recepty, tak? Natomiast to wszystko zostało przyporządkowane do papierowej recepty. No to ty mówisz, jak najbardziej widziałem, tak, przeszkolili mnie, no to dalej twój rozmówca mówi, no okej, okay, dobra. Widzisz, chodzi o to, że papierowa recepta jest bardzo taka rozszerzalna i mogę napisać cokolwiek chcę, więc ten nowy soft, który ty piszesz, tak, powinien być również rozszerzalny. Tak na marginesie, moi ludzie mają problem ze starym systemem. Ktoś skacze z tematu na temat. Tak się dzieje w rozmowie, nie? Zobacz, następny kawał. Co zostało powiedziane? O rozszerzalności formularza recepty. O problemach w istniejącym systemie. Rozmawiasz dalej. Ok, próbujesz to jakoś podsumować. Zatem chciałbyś używać wolnego tekstu do pisania recepty. Co jeszcze? To człowiek mówi, no dobra, recepta musi być powiązana z szafką leków. Szafka leków to jest taka złożona trochę rzecz, która musi spełniać odpowiednie regulacje prawne. Tak naprawdę się w przypadku recept też są istotne regulacje prawne. Więc kolejny kawał informacji.
mamy szafkę leków, regulacje prawne oraz regulacje prawne dla recepty. I teraz, widzisz to w głowie albo masz to na kartce, to co możesz obserwować, to teraz flow rozmowy. A on wygląda tak. Ta rozmowa jest chaotyczna. Ta rozmowa jest chaotyczna, ponieważ gość zaczyna od jednego średnio szczegółowego tematu, zmienia wątek, idzie w stronę ogólnych tematów, potem znowu w stronę szczegółów i znowu wraca do pierwotnego wątku. Nie masz wpływu, tak? Jeżeli nie używasz jakichś farmakologicznych środków, nie masz wpływu na to, co ludzie mówią. Po prostu mówią. I jeżeli rozmowa przebiega chaotycznie, to jedyne co masz po takiej rozmowie to ma mnóstwo informacji, ale niewiele wiedzy, chaotyczne notatki, tak? Niewiele rozumiesz z domeny biznesowej. Masz wrażenie, że coś powinieneś zrobić, ale co kurczę powinno być zrobione, tak nie do końca wiadomo o co chodzi. Ponieważ rozmowa właśnie przebiega w ten sposób. Cała idea za taką jakby wizualizowaniem sobie rozmowy w jakimś uporządkowanym schemacie jest taka, żebym prowadził ją właśnie w sposób przewidywalny, żebym to ja decydował, o czym chcę rozmawiać. Ktoś skacze z tematu na temat, nie słucha, tak? Jestem w krainie pieczonych głąbków, wyobrażam sobie wakacje, odpoczywam, wiem, że do tego wrócę. Chodzi o to, żebym ja rozczłonkowywał informacje, tak jak tego chcę, znowu za pomocą pytań konkretyzujących. Teraz, taki przykład. Jaką strukturę miała ta prezentacja? Najpierw zaczęliśmy, powiedzieliśmy o potrzebie. Czym jest potrzeba? Potem, że są dwa typy potrzeby, korzyść oraz problem. Potem zestaw pytań do eksplorowania problemów oraz do eksplorowania korzyści. Następnie szablony user story z tym związane. Następnie mówiliśmy kilka przypadków o tym, co robią programiści z klientem, jak chcą powiedzieć nie i jak to można zrobić z użyciem potrzeb. I idea była odkryj najpierw potrzebę, a potem formułuj linię akceptacji proponuj alternatywy. Tak? Przykład był o 7 czerwonych liniach, tak? Że to właśnie było to. Potem mówiliśmy, że problem, że są ludzie, którzy mają tendencję do mówienia tylko o problemach albo tylko o korzyściach i można mu pomóc rozciągnąć jego myślenie, tak? żeby trochę zobaczyć szerszy obraz sytuacji. A potem zaczęliśmy sobie mówić, że rozmowa, że na rozmowę możesz patrzeć również tak jak na logi, musisz się nauczyć ją słuchać odpowiednio, żeby widzieć to, co jest w niej istotne i że możesz kontrolować przebieg rozmowy, na przykład używając pytań konkretyzujących. Gdybyśmy patrzyli, to ta prezentacja przebiegała tak. Nie była to rozmowa, ale był monolog i była ułożona w sposób uporządkowany, a nie chaotyczny. Były dygresje, ale cały czas przechodziliśmy ten graf, można powiedzieć, wszerz. I teraz główną umiejętnością kontrolowania rozmowy, żeby mi klient nie uciekł, ponieważ to ja jestem za nią odpowiedzialny, jest takie zadawanie pytań, żeby kogoś cisnąć w tym kierunku, w którym chcę. Oczywiście więcej przykładów możecie zobaczyć na stronie conversation.myślpatrick.com albo na moim blogu, albo w książce, w artykułach w programiście, na InfoQ, w wielu miejscach. Jeśli macie jakieś pytania, to jest bardzo dobry moment, żeby je zadać. Czy ten slajd przedostatni, jeszcze jeden wcześniej. Nie, weź ten strzał. 20 slajdów. Tak, ten pierwszy punkt, informacje, a wiedza. No. Czy to się nie wpisuje w definicję informatyki? Tak, przebijania informacji na wiedzę, no tak, po prostu. Tak. No to jest informacja, która musi być zainterpretowana w tej domenie. Tak? Co to oznacza konkretnie? No. To wszystko jest bardzo ładne. Naprawdę dużo się wydziałem, ale to wszystko jest najlepiej, czyli to jest sprzedać się na drugowi klientowi. Czy potrzebuję taką dyscyplinę, bo ja nie widzę zastosowania do tej wiedzy mojej praktycowania, trzeba spróbować wszyscy, no bo nie mam dostępu do klienta, mam dostęp do niewydarzonego analityka PM-a, który nie wie o co chodzi. Zadanie pytania, ile to idzie w Endesach, to jest jego zainteresowania. Sprzedać się ciężko. Znaczy, możesz ich zaprosić tutaj, Znaczy, bo znaleźć takie konkretne pytanie. No, ja jakby ten temat, bo to jest mój zawód, tak? I to sprzedaję w szkole analityków, w szkole programistów, jak mają konflikt z biznesem,
i jakby biznes analityków, którzy rozmawiają z klientami, więc sprzedaję to. Chcesz powiedzieć, że jest pytanie, to jest konkretną umiejętność. Procentowo ilu szukaliś programistów na ilu analityków? Bo moja praktyka wygląda, sugerowałaby, że tak 95% programistów, 5% analityków. No, więcej szkole programistów. W tym temacie głównie w temacie konfliktu z biznesem. Znaczy, to jest jakby główny... weź pod uwagę, że programiści są aspołeczni i socjopatyczni. Dzięki, chciałbym. Najpierw robiłem to na kartce, po dwóch latach doszło mi do głowy. Jak jest więcej niż jedna osoba, to każe im wyklejać na kartce, bo czyni się moderatorem rozmowy, a nie skrybą. Czyli ja prowadzę i każe mi to spisywać i przyklejać na kartce. Ale no, po jakimś czasie po prostu no, rozmawiam i widzę to w głowie. Tak samo jak ty widzisz swój kod. Taką strukturę to jest bardzo ciężko nawet w czasie rozmowy z kimś zbudować, ale... Z mojego czasu się też pozwałem na profesorze zbieranie wymagań energii na temat map pamięci. Takich no, bardziej elastycznych diagramów i to jest tak, że w trakcie rozmowy można sobie takie mapy zainteresować i nas takiego kryształu. Ja to chyba, o mapach pamięci też polecam. Dobra, pytanie w takim wypadku, narzędzie. Narzędzie. Mindmapy są fajne, popularne. Narzędzie. Kartka i długopis. Kartka i długopis. Klawastry kolorowe. O. Notatki też można robić. Zapraszam. Mi się w trakcie nie Wiesz co, bo teraz jak prowadzę taką rozmowę, to też ludzie dają konkretne sygnały. Jak się ktoś zaczyna powtarzać, albo zaczynają się pojawiać wodotryski, pojawiają się takie frazy jak może, mogłoby, to można tak zrobić, tak, ale i tym podobne do tego, zróbcie tak jak w starym systemie, to jest sygnał, że on się zbliżył do granicy swojego pojmowania i więcej od niego nic nie wyciągnę. Przerywam, koniec. Jak sobie wyciągnąć te detale? No okej, okay, no to... Czyli startujemy z poziomu wizji. Pierwsza rzecz, na przykład, którą można zaproponować, to jest impact mapping. To jest to co Agis wymyślił, czyli powiązanie konkretnych feature'ów z celem strategicznym firmy. I to jest jakby pierwsza iteracja. Impact mapping prowadzi cię, czy na przykład chce mieć milion użytkowników w serwisie i prowadzi cię do kolejnych konkretnych feature'ów. Jak masz konkretne feature'y, to jest kolejne narzędzie Design Thinking na przykład. Gdzie Design Thinking mówi o doświadczeniu użytkownika w trakcie zdobywania wiedzy. Masz Design Thinking, masz zbudowany bardziej konkretny koncept, no to jest User Story Mapping, który przykłada epiki, rozwinie na konkretne historyjki. Tak? I dopiero potem z tych historyjek możesz sobie budować scenariusze i zacząć produkować ekrany użytkownika i tak dalej. Jest to proces iteracyjny, to taka jest jakby natura myślenia. Jedyne tylko, co mnie dołuje w tej prezentacji, to jest to, że ona jest bardzo fajną prezentacją o tym, jak rozmawiać z klientem, ale w sytuacji, w której pracuję w organizacji, która ma bardzo dobrą kulturę, ale mam fajnego klienta. Natomiast widzę, że taki problem, który się pojawia tutaj globalnie, jest taki, że pracujemy w organizacjach z kiepską kulturą albo z kiepskim klientem. Jak chyba nie jest na to temat tej dyskusji, to jest bardzo ważne. Ale to już mamy nagrane. Rozumiem jakby o problemach, o których mówicie, ale to nieprawda, że się nie da. Jest teraz akurat jestem na zleceniu w instytucji finansowej. Korporacja. Duża. Ale możliwe jest tam zrobienie Scrama, możliwe jest dostanie porządnego product ownera, możliwe jest social craftsmanship, to wszystko zależy od ludzi, którzy tam są. Ale zadam ci to jest świetny temat do następnego prezentacji. Następna będzie o referencjach.
pytanie. I z iloma ludźmi tam współpracujesz? Tak. Jaki to jest rząd wielkości? Wydaje mi się, że zamyka się chyba w 40. To korporacja zatrudnia ile? 40 tysięcy? Tego nie wiem. No właśnie. Jest dużo, dużo więcej. Tak? No właśnie, więc... No tak, ale się zaczęło. Działa, wciągnęli biznes. Tak? Jest światełko to nowe. W żadnym takiej, tego typu instytucji nie widziałem, żeby coś takiego działało na tym poziomie. Nie wiem, byłem wiele. Okej, okay, dobra. Czyli zmiana jest lokalna, ale to... Są lokalne, więc... To jeszcze raz, słuchajcie, świat jest zły. Wasze, być może wasze kompaty są absolutnie betonowe, ale to właśnie skoro tu przyszliście, to wy jesteście powołani, żeby nieść oświaty kaganiec. Wstańcie, idźcie, rozpierdolcie system. Można użyć miotaczy ognia? Można użyć miotaczy ognia? Możesz użyć czego chcesz, byle zadziałał. Okej. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.